koledzy dawali siebie co tylko mogli. Może wiadomo, początek i pierwsze zawody nie są tak udane, jakby chcieli, ale na pewno z każdymi następnymi wyścigami, które będą odjeżdżali, będą jechali zdecydowanie lepiej. To były pierwsze zawody tak naprawdę dla wielu z nas, więc co, myślę, że jak na początek sezonu mimo wszystko no, nie jechali źle i będzie tylko lepiej. Dlaczego ty nie startowałeś dzisiaj? A bo się tak umówiliśmy, że no ja po prostu dzisiaj nie pojadę, a pojadę w dwóch następnych turniejach. I z Patrykiem pojedziemy razem w Rzeszowie, a z Piotrem pojedziemy w Landshut. I tak będzie, ustaliliśmy na sprawiedliwie, bo jak mam jechać gdzieś tam, zaczynać w 15 wyścigu zawody, gdzie już co niektórzy mają odjechane po 3 wyścigi, no to z góry w zasadzie jestem skazany na porażkę, więc uważam, że takie ustalenie jest dużo, dużo racjonalniejsze i bardziej fair. Tak jak dzisiaj tutaj, chłopaki, no pierwsze koty za płoty. Ja w zasadzie wczoraj siedziałem drugi raz na motocyklu, żadnego wyścigu nie miałem odjechanego spod taśmy, więc ciężko tutaj jakby oczekiwać od razu jakiejś wysokiej, dobrej dyspozycji. Ja patrzę na to ze spokojem, jestem zadowolony ze startu, które prezentowałem w Gdańsku, może poza jednym. Wszystkie pozostałe były w bardzo dobrym stylu, jak to mi się wejdzie w krew i złapie taki automatyzm startowy, no to już będzie dobrze, a jazda to jest kwestia czasu i również do tego dołączy. A jakie plany treningowe na najbliższy czas? No jutro planuję pojeździć, nie wiem co z eliminacjami w Ostrowie, które mam we wtorek do Złotego Kasku. A jeżeli się odbędą, no to być może jutro uda mi się właśnie do Ostrowa odbyć jakiś trening. Wtorek, no to tak jak mówię, znak zapytania, czy w ogóle będzie i gdzie będzie, a jak nie będzie, no to też pewnie będziemy szukali jazdy, żeby gdzieś jakiś trening odjechać. I co dalej, zobaczymy, w środę pewnie będziemy odpoczywać, no bo jak jeździliśmy wczoraj, dzisiaj, jutro, pojutrze, no to trzeba będzie gdzieś ten sprzęt troszeczkę odświeżyć i przygotować. I taki dzień, przypuszczam, że to będzie właśnie środa, gdzie będziemy robili przerwę.